Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Opowiem dzisiaj o książce, którą wznowiłem, ale o której jeszcze nie opowiadałem, dlatego że akurat skończył się nakład, kiedy zaczęliśmy naszą przygodę tutaj w studio z tymi nagraniami. Napisałem taką książeczkę Żydzi i Imperia, którą zacząłem pisać już bardzo dawno. Było to, no, bardzo byłem zainspirowany polityką diaspory wobec organizacji imperialnych od momentu, kiedy napisałem książkę czeską. Tak? Tam jest spora część tej książki jest poświęcona Pradze Rudolfińskiej oraz relacjom pomiędzy diasporą a cesarzem Rudolfem. To jest, proszę Państwa, wstrząsająca rzecz, dlatego że to jest, często mówi się, że coś jest gotowym materiałem na scenariusz filmowy. No więc relacja praskiej diaspory z dworem Habsburgów to jest materiał na 60 filmów przygodowych, a nie na jeden. Natomiast nikt oczywiście takich filmów nie nakręci, tak? Nikt nie napisze o tym powieści. Nikt nie zrobi z tym w ogóle nic, dlatego że no to by zdemaskowało cały mechanizm, tak, który musi pozostać w ukryciu, chociaż i tak jest ciągle demaskowany. Więc niesłychane zupełnie postaci. Oczywiście to wszystko żyje w legendzie, tak? W legendzie, a może żyło w legendzie, bo dzisiaj nikogo to nie obchodzi, prawda? Ani Żydów to nie obchodzi, ani tym bardziej Czechów, nie mówiąc już o Austriakach, którzy są kompletnie wykorzenieni ze wszystkiego. Proszę Państwa, tu jest rozdział poświęcony Pradze Rudolfińskiej, rozdział poświęcony Mordechajowi Majslowi i jego skomplikowanym relacjom z cesarzem Rudolfem. Oczywiście opowiedziane poprzez pryzmat literatury popularnej, którą bardzo lubię. Literatury nieznanej zupełnie, chociaż drukowanej po polsku. Ale proszę Państwa, skoro już trafiłem na ten moment, kiedy widać, jak diaspora uzależnia od siebie władcę, tak? I jakie przy tym ponosi ryzyko, ponieważ to nie jest tak, że to jest bezpieczna gra i że można tak po prostu uzależnić od siebie cesarza i nic się nie stanie, prawda? Bo oprócz tego w organizmie państwowym grają ważną rolę inne organizacje, nie tylko dwór, prawda? Jest na przykład armia, tak? Którą dowodzi Albrecht Wallenstein. Są inne, to już później po cesarzu Rudolfie, są inne jeszcze organizacje kupieckie. Jest Kościół, prawda? Są jezuici, są agentury państw obcych, na przykład brytyjska, którym się nie podoba to, że diaspora uzależnia od siebie władcę, bo też by chcieli tego władcę uzależnić. Władca też nie jest idiotą. Często przedstawia się Habsburgów, szczególnie Rudolfa, jako człowieka totalnie zagubionego. Polityka Rudolfa wobec gminy żydowskiej była perfidna i bardzo sprytna. I Rudolf, nawet jeżeli miał zaburzenia osobowości, albo był po prostu wariatem, to nie na tyle, żeby choć przez moment przestać myśleć o pieniądzach, proszę Państwa. Oczywiście opowieści, że Rudolf zakochał się w pięknej Żydówce, żonie Mordechaja Meissla, są niezwykle uwodzicielskie, ale tylko przypominam, że gdy Meissl umarł, to Rudolf zabrał wszystkie nieruchomości, które Meissl zbudował. Po prostu ograbił go ze wszystkiego, jego spadkobierców. Więc wielowarstwowa bardzo historia i niezwykle pouczająca. Ja nie mam ani siły, ani możliwości, żeby to śledzić, proszę Państwa, ale przydałoby się, żeby ktoś się zajął zbadaniem, jak funkcjonowały zakupy dzieł sztuki z Włoch na dwór praski cesarza Rudolfa. Jaka sieć pośredników za to odpowiadała, kogo z artystów wybierano, żeby jego dzieła mogły się znaleźć na dworze cesarskim, jak to funkcjonowało, jaka była misja tego w ogóle. To jest niezwykle ciekawe i fascynujące, ale ja, znając sytuację wśród historyków sztuki i wiedząc, czym oni się zajmują, nie przypuszczam, żeby ktokolwiek w ogóle zbliżył się do tego tematu na odległość strzału, w ogóle nie ma mowy. No, ale polecam rozwadze. Proszę Państwa, to jest książeczka drobna, cienka, która mam nadzieję kiedyś rozrośnie się w coś większego, bo no, aż się prosi, tak? Natomiast no, ja nie mam, jest tyle tematów,
o których należałoby powiedzieć choćby dwa słowa. Proszę Państwa, ja to zacząłem od czasów biblijnych, bo tutaj postać Józefa biblijnego, bohatera, który został skazany przez własną rodzinę na śmierć, a następnie odnalazł się jako władca Egiptu, jest pierwszym i najważniejszym wzorem tej mechaniki, której używa diaspora wobec władcy. I proszę Państwa, tak starałem się to ułożyć, żeby było widać, bo w Egipcie tego nie widać. Egipt był zarządzany przez Józefa i my nie wiemy, czy on się kiedyś od wpływu diaspory przed Eksodusem uwolnił. Tak? No potem się uwolnił ostatecznie. Tak? Ale też do końca tego nie wiemy. Proszę Państwa, jak władza próbowała przeciwdziałać uzależnieniu przez diasporę. Było ciężko i to się przeważnie nie udawało. To znaczy, moim zdaniem, łatwiej było władcom protestanckim w epoce nowożytnej uwolnić się od wpływu diaspory niż władcom katolickim. To jest taki rozdział poświęcony Filipowi II, proszę Państwa, najgorszemu z możliwych władców Hiszpanii, który jest opisywany przez piewców postępu jako katolicki wstecznik, nienawistnik, reakcjonista i człowiek, który palił Żydów na stosach. No i proszę Państwa, no niestety on się też bez żydowskich szpiegów na dworze sułtana obyć nie mógł. Tak? No jeżeli mamy walkę na śmierć i życie, jaką prowadziła Hiszpania z Turcją, tak, na Morzu Śródziemnym i żydowskie rodziny, które szpiegowały i dostarczały informacji jednej i drugiej stronie, no to nie musimy się wiele zastanawiać, żeby wiedzieć, kto tak naprawdę miał władzę. Proszę Państwa, i gdzie znajdował się ośrodek tej władzy? Ja od razu powiem, żeby nikt nie musiał zgadywać. W Sabaudii, proszę Państwa, w Mediolanie na północy Włoch i przy szlaku, którym piechurzy hiszpańscy wędrowali na północ do Niderlandów, żeby tam walczyć z powstaniem Gezów. Tak? Nie mogli pływać morzem, dlatego że ryzyko było za duże, że galeony zostaną zatopione przez holenderskich albo berberyjskich piratów, też w większości Żydów. Więc proszę Państwa, to są ciekawe i niezwykle frapujące wątki. Jeżeli ktoś uważa, że to jest spiskowa teoria, nie chce przyłożyć zimny kompres na głowę, jeżeli ktoś uważa, że Żydzi rządzili wszystkim, niech zrobi to samo, dlatego że tu jest opisane dość dokładnie ryzyko, jakim była obłożona ta gra, ono było straszliwe. I nawet tak głęboka tradycja i tak głęboka lojalność, jaką reprezentowała diaspora, nie chroniła nikogo przed śmiercią, gwałtowną często, więc tego musimy mieć świadomość. I książeczka kończy się takim bardzo wesołym rozdziałem, który napisałem na podstawie innej książki opisującej walki piratów karaibskich z Hiszpanami. Proszę Państwa, nie tak dawno, parę lat temu, pod Kingston na Jamajce odkryto cmentarz. Cmentarz piracki, gdzie leżeli wszyscy sławni rozbójnicy morscy. I na wszystkich nagrobkach były wykute czaszki i piszczele, a wszystkie napisy były po hebrajsku. Jack Sparrow był Żydem, proszę Państwa. Oczywiście wynajętym przez Anglików, to tego nie ma najmniejszej wątpliwości, którzy musieli w jakiś sposób bronić swoich kolonii, czyli Barbadosu i Jamajki, przed zajęciem przez Hiszpanię, no oraz likwidować konwoje, które wiozły srebro przez Atlantyk do Hiszpanii, przeznaczone na wielką politykę srebro. Do tego służyły właśnie organizacje, firmy outsourcingowe, takie jak Jack Sparrow i jego koledzy, także kapitan Morgan i inni. Kapitan Morgan, którego znamy z naklejki na rumie sprzedawanym w Biedronce. To były wszystko organizacje, firmy outsourcingowe, które korona brytyjska wynajmowała po to, żeby pomagały jej w realizacji polityki imperialnej na morzach. Kapitan Morgan nie był Żydem, tylko Walijczykiem, podobno tak twierdzą wszyscy. Ale co do reszty, no to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. No więc proszę Państwa, takim wesołym akcentem kończy się ta książeczka. Ja mam nadzieję, że kiedyś będę miał czas, żeby ją rozbudować, żeby ona się rozszerzyła. Oby tak się stało i serdecznie ją Państwu polecam. Gabriel Maciejewski, Żydzi i Imperia. Fantastyczna okładka Tomka Bereźnickiego, która w zasadzie mówi wszystko i nic nie trzeba tutaj więcej dodawać. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.